Siema, z tej strony Zetu. Chciałem dzisiaj Wam przedstawić 10 najbardziej oczekiwanych przeze mnie gier w tym roku. Lista jest całkowicie subiektywna i w losowej kolejności. Throne and Liberty to MMORPG wywodzące się z projektu Lineage Eternal. Tak, doskonale słyszycie, jest to duchowy spadkobierca serii Lineage. Gra aktualnie jest dostępna w Korei, a my możemy spodziewać się premiery w pierwszym kwartale tego roku. Graficznie wygląda to jak top tier na rynku gier MMO, doskonale nam znany Tap Targeting Combat, masa dungeonów i contentu PvE, wszystko to brzmi bardzo zachęcająco. Ja jednak osobiście mam obawy związane z monetyzacją tego tytułu, więc pozostaje tylko czekać i liczyć, że będzie dobrze. Hades 2 to bezpośrednia kontynuacja najlepszego roguelike'a, w jakiego grałem w swoim życiu. Akcja gry rozgrywa się jakiś czas po wydarzeniach z części pierwszej. W odróżnieniu od jedynki, protagonistą nie jest syn tytułowego Hadesa, a jego siostra, księżniczka podziemi o imieniu Melinoe. Tutaj na pewno możemy spodziewać się więcej i lepiej, przecież to musi się udać. Black Myth Wukong będzie przedstawicielem mojego ulubionego gatunku, czyli Souls-like. Gracz wciela się w tytułowego wybrańca, małpiego króla, który wyrusza w niebezpieczną podróż, aby odkryć prawdę kryjącą się za legendami. Po tym, co nam pokazano do tej pory, wygląda to na absolutny hicior. No ja już chcę umierać na tych bossach, no przecież zobaczcie, jak to wygląda. Ta gra nie może być prawdziwa. Będzie dostępna w sprzedaży już od 20 sierpnia, wniosek o urlop już wypisany. Avowed. Obsidian próbowały już swoich sił, aby stworzyć grę dla Bethesdy w świecie Elder Scrolls, niestety nigdy nie uzyskali na to zgody, więc co? Zrobią swoją grę w klimacie Skyrima czy Morrowinda. Akcja gry będzie toczyć się w świecie znanym z ich poprzednich gier, czyli Pillars of Eternity. Obsidian wyrobił już sobie markę na rynku gier, więc można śmiało liczyć na masę zabawy i odkrywanie tego świata, w którym broń palna będzie przeplatać się z magią i mieczem. Piu, piu! Zetu, weź się uspokój. No dobra, dobra już. Gra nie ma jeszcze daty premiery, ale wiadomo, jest na co czekać. Senua's Saga Hellblade 2. Druga odsłona cyklu gier akcji z 2017 roku, zapowiedziana podczas gali The Game Awards 2019. Tytuł został opracowany przez autorów pierwowzoru, czyli studio Ninja Theory. W trakcie zabawy gracze ponownie wcielą się w znaną z pierwszej części serii celtycką wojowniczkę Senuę. Jako że pierwszy Hellblade był grą 11 na 10, liczę, że część druga nie zawiedzie moich oczekiwań i błagam, poprawcie ten kombat. Dragon Age Dreadwolf. Okej, na tą chwilę nie ma wiele potwierdzonych oficjalnie informacji o tej grze, łącznie z jej oficjalnym tytułem. Ale po sieci krąży wiele prawdopodobnych przypuszczeń i pogłosek. Wiemy na przykład, że gra będzie kontynuować wydarzenia przedstawione w Dragon Age Inquisition. BioWare trzyma wszystko w ścisłej tajemnicy, więc pozostaje nam tylko czekać na nowe zwiastuny i datę premiery. No jaram się tą serią, więc nie mogłem jej pominąć na tej liście. Dragon's Dogma 2 to dla wielu fanów hardkorowych gier RPG jedna z najważniejszych premier w najbliższym roku, zaraz obok tej, o której będzie zaraz. Jest to gra akcji z otwartym światem, opracowana przez firmę Capcom i znakiem rozpoznawczym są szalenie widowiskowe potyczki z bossami, gdzie możemy m.in. wspinać się na monstra, aby zamoczyć stal w ich czaszkach. No come on, przecież to będzie zajebiste. Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Okej, ja wiem, że ta gra wychodzi już tyle czasu. I w sumie to nie wiadomo, czy wierzyć tym doniesieniom, że ta gra w końcu wyjdzie. Bloodlines 2 zabierze nas w podróż do Seattle. W trakcie rozgrywki wcielimy się w wampira, który został zniewolony przez nieznanego sprawcę. Pozbawiony swoich mocy krwiopijca, będzie musiał na nowo zdobyć sprzymierzeńców oraz pozbyć się swoich wrogów. A wszystko to przestrzegając prawa maskarady, czyli działając w taki sposób, aby nie ujawniać osobom postronnym swojej prawdziwej natury. Ta gra powstaje w bólach od wielu, wielu lat, włącznie ze zmianą studia i resetowaniem projektu, więc pozostaje tylko liczyć na to, że tym razem się uda. W
Star Wars Outlaws. Akcja w tej grze osadzona będzie pomiędzy wydarzeniami przedstawionymi w Imperium Kontratakuje oraz Powrót Jedi. Wcielimy się tutaj w młodą szmuglerkę, która będzie pieła się w hierarchii podziemia, co będzie oznaczać, że będziemy współpracować tak samo z Rebelią, jak i z Imperium. Graficznie prezentuje się to na bardzo wysokim poziomie. Wygląda to trochę jak takie Uncharted, ale w innym settingu. Wiadomo, są to Gwiezdne Wojny, więc zagrać trzeba. Chyba będzie mi trochę brakować mieczy świetlnych. No i oby nie skończyło się jak z tym czymś. Chociaż nie wszystko tam było takie najgorsze. You know what I mean? A teraz pora na to, na co najbardziej czekam, czyli absolutny top tier. Tak, wiem, mówiłem, że w losowej kolejności, ale to jest creme de la creme tej listy, czyli Elden Ring Shadow of the Earth 3. Jedyny DLC na tej liście i tutaj nie ma mowy o porażce. Gracze będą mogli odwiedzić zupełnie nowe regiony i zaznajomić się z nieznaną wcześniej historią. Ponadto rozszerzenie będzie oferować dodatkowych bossów, elementy ekwipunku oraz nowe bronie. Co tu dużo mówić? Fuck yeah! Na tej perełce zakończę swoją listę tytułów, na które czekam w 2024. Więc tyle ode mnie na dziś, a wy dajcie znać, na jakie gry wy czekacie. Piona.